Renata, ty jeżdżasz, ty marcoń! Trzecia walka Gallifame 18, limit 90 kg. Czy ten limit wypełnił Pierzasty? Nathan Marcoń już melduje się na wadze. Będzie zdjęta koszulka, będzie prezentował sylwetkę, chociaż chciał to początkowo ukryć. Nathan Marcoń, plecy napięte. Jaka waga? 89,600. To jest oficjalna waga Nathana Marconia. Limit umowny do 90 kg wypełniony. Sprawdźmy więc wagę jego rywala. Dariusz Darolew Kazimierczu. Największy doping spośród wszystkich bohaterów Gallifame 18. Naładowany, nabity Darolew zmierza do wagi. Ile wniesie tutaj Darolew, najstarszy z bohaterów, jeden z najbardziej doświadczonych, jeśli chodzi o jutrzejsze wydarzenie. 87,900, to jest waga lwa. Tyle lew jutro wniesie do klatki. Darolew, zapraszamy na face to face. Z dużym spokojem. Jeszcze założy koszulkę, założy z pewnością maskę lwa i w ten sposób przyodziany w swoje atrybuty zamelduje się na face to face, na ostatnie spotkanie twarzą w twarz z Nathanem Marconiem przed jutrzejszą galą Fame 18. Pamiętajcie, że jutro macie walkę. Pamiętajcie, że jutro macie walkę. Oj, tutaj zdjęta maska lwa. Ta zniewaga krwi wymaga i za to jutro na pewno karę poniesie Nathan Marcoń. Jest tutaj jakaś niespodzianka przez Dara przygotowana. Grill, kurwa! Właź na grill, kurwa, Pierzasta Gejs! No co, kurwa, właź, będziesz upieczony, kurwa! Właź tu, kurwa! Oksel, dla ciebie! Dawaj, kurwa, właź na grill, kurwa, dawaj! Proszę, bądź, kurwa! Dawaj, będziesz upieczony! Oj, tutaj się dzieje dużo niedobrego na tej scenie. Ma jakąś receptę na upieczenie gęsi Darolew. Opierdoliłbym gąskę. Gąskę, ale nie pierzastą. Nie, opierzoną. Tak jest, tak jest. Jeszcze raz, panowie, poprosimy nieco ostrożniej, bez rękoczynu. Oj, jeszcze jeden chwyt, stracił maskę lwa, nie wiem czy wybaczy Darolew tę sytuację, rusza jeszcze z nawałnicą, nakręcony Darolew, a Nathan tylko na to liczy, chciałby prowadzić z równowagi Dara przed jutrzejszym pojedynkiem, maska została oddana, panowie, jeszcze tylko ostatnie słówko, Nathan przed jutrzejszą walką. Co masz do powiedzenia? Ostatnie słowa, oficjalne słowa przed konfrontacją z Darolwem. Smash it and crush it. Taki jest plan Nathana. Daro, co ty masz do powowiedzenia Nathanowi przed jutrzejszą walką? Tutaj do niczego nie dojdzie, oszczędzajcie tę energię na jutro. Masz jeszcze kilka słów i czas dla siebie. Dawaj, kurwa, na grill, pierdolony, kurwa, palancie! Dawaj na grill, kurwa! Co, boisz się, kurwa? Jutro będziesz ugrillowany, kurwa. Jutro będziesz ugrillowany. A jaka jest recepta na upieczenie tej pierzastej jeszcze gęsi? Będzie smash it and crush it. Takiego krzyku jeszcze nie słyszeliśmy w wykonaniu Dara lwa. No, działo się sporo. Mamy tutaj drobny bałagan, jeśli chodzi o scenę. Za momencik wracamy.